Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania, co dobrego przyniesie Ci Jowisz w bliźniętach. 26 maja Jowisz, planeta szczęścia, obfitości, rozpoczyna swój roczny pobyt w znaku bliźniąt. I to wydarzenie przyniesie spore zmiany w życiu każdego z nas. Wiele osób poczuje przepływ energii, kreatywności, inspiracji, ale będzie to również idealny czas do realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań osobistych, zawodowych, wprowadzania w życie zmian na lepsze. Zwłaszcza będzie to dobry czas, słuchajcie, dla bliźniąt, dla wagi, dla strzelca i dla lwa. Ten tranzyt okaże się być szczególnie korzystny, natomiast to będzie w ogóle sprzyjający czas dla wszystkich znaków, dla wszystkich nas, czas nowego potencjału. Tym samym więc zobaczmy, co dobrego przyniesie nam Jowisz w bliźniętach. Czasówka jak zawsze w opisie filmu. Zaczynamy od barana, moje drogie barany. Zgłębienie ogromnej wiedzy, mądrość, studia, jeśli są tutaj osoby, które decydują się w najbliższym czasie albo podjąć jakieś studia, to tutaj karty sugerują, że to jest dobry kierunek dla Ciebie, który wzniesie Cię wyżej później, jeśli chodzi o karierę zawodową na przykład. Dodatkowo pokazują się kursy, szkolenia, ale to są bardzo specjalistyczne działania. To jest coś, co wiesz doskonale, że będzie Twoją ogromną wartością dodaną. Przynosi Ci również mądrych ludzi. Mądrych, dobrych ludzi. To też ważne. Dla osób, które pracują w takiej branży, gdzie potrzebujesz do wykonywania swoich zadań albo prowadzisz biznes i potrzebujesz do realizacji tego biznesu, do realizacji usług, produktów, konkretnych narzędzi, w sensie fizycznych narzędzi, to mam na myśli, tutaj Jowisz w bliźniętach, uważam, przynosi Ci jakieś nowe możliwości, nowe właśnie tutaj jakby rozwiązanie w tym zakresie, które pozwoli Ci z większą satysfakcją i skutecznością tworzyć, kreować, działać, realizować swoje produkty, realizować swoje usługi. Dodatkowo również Jowisz w bliźniętach przynosi Tobie, moim zdaniem, ogromną jasność i takie przeświadczenie o tym, od czego lub kogo powinienem jednoznacznie się odgrodzić, troszkę odseparować. Dodatkowo Jowisz w bliźniętach przynosi Ci spokój. Przynosi Ci spokój, ale takie poczucie, albo spokój w jakiejś konkretnej sytuacji, załagodzenie jakiejś konkretnej sytuacji, załagodzenie konfliktu lub rozstrzygnięcia, które przynoszą Tobie spokój w sytuacji konfliktowej, ale przynosi Ci również większe lub głębsze zrozumienie pewnych spraw, co powoduje, że zdajesz sobie sprawę, że za niczym nie musisz gonić, spieszyć się, lecieć tam, gdzie inni, biec za tłumem, jeśli tego nie czujesz. I jesteś z tym pogodzony, jesteś totalnie spokojny i dobrze Ci z tym. Dla części z Was Jowisz w bliźniętach przynosi również odkrycie nowego hobby, nowej pasji do muzyki. Się tutaj pokazuje bardzo mocno muzyka, nauka gry na jakimś konkretnym instrumencie, może o czymś, co zawsze było gdzieś tam z tyłu głowy i marzyliście. Dodatkowo pokazuje się również dla osób, które już teraz tworzą, kreują, muzyka jest częścią Twojego życia, że tutaj jakby ten czas tranzytu przejścia Jowisza w bliźniętach od maja tego roku do czerwca przyszłego roku przynosi Ci nowe możliwości, jakieś rozpoznanie. Dobrze jest brać udział w różnego rodzaju konkursach, przesłuchaniach. Dużo dobrego z tego płynie. Dla osób, tak jak powiedziałam, które muzyka albo być może jakieś konkursy w ogóle, to szczególnie mi tutaj jeszcze przychodzi do głowy stand-up, albo komicy, albo osoby, które występują publicznie, ale to jest występ natury rozrywkowej. Tutaj przychodzą jakieś nowe możliwości dla Ciebie, nowe okazje. Warto podjąć wyzwanie i stanąć w konkury. Dziękuję bardzo. Zapraszam, moje drogie byki. Zobaczmy, moje drogie byki, co karty pokażą, co dobrego przyniesie Wam Jowisz w bliźniętach.
zwycięstwo, zadowolenie, dojście do mety, no tak, w sytuacji, która jest dla Was ważna w tym znaczeniu, że wiesz doskonale, że musisz ten etap przejść, zakończyć, że później będzie odpoczynek, że to Ci da ogromną, moim zdaniem, świadomość swojej siły, ale to jest zwycięstwo, rozpoznanie, tak, koncentrowanie się na mocnych stronach, spokój, miłość, dojrzałość emocjonalną, fajnych ludzi, fajnego przyjaciela, dla części z Was fajnego przyjaciela i teraz tak, ten przyjaciel może być człowiekiem, ale może być również, słuchajcie, myślę sobie, czworonożnym przyjacielem, to dla osób, które się zastanawiały, moje drogie byki, czy no nie zaadoptować zwierzaka, albo czy nie wejść po prostu, no nie nabyć zwierzaka, tak, nie wszyscy możemy sobie pozwolić z różnych powodów na adopcję przecież, to jest to coś, znaczy ta nie to, tylko ta, to żywe stworzenie, o może w ten sposób, to zwierzę jest niewątpliwie dobrym pomysłem. Będziesz się dobrze czuł, że tak powiem, w otoczeniu tej istoty. Ona będzie dobrze na Ciebie wpływać, tak kojąco. Będziesz miał dobry flow. Tu jest też ktoś, kto szuka ojca. Nie wiem, po prostu przyjmijcie to tak, jak ja czuję. Ojciec dla Twoich dzieci lub partner do tego, żeby być ojcem dla Twoich dzieci. Dojrzały mężczyzna, dojrzały partner, kobieta, no dobra. Więc taka energia również się pokazuje na stole, tak? Że jest szansa na to, duża, że Jowisz w bliźniętach przyniesie Ci odpowiednią osobę do życia. Okej. Dodatkowo jeszcze bykowi Jowisz w bliźniętach przynosi przygody, wycieczki, eksplorowanie świata, eksplorowanie życia, uczenie się nowych na przykład sportów, to znaczy takie nowe aktywności tutaj są. To mogą być nowe sporty, które chcecie zacząć ćwiczyć i rozwijać i to się pokazuje jako coś, w czym się spełniasz. To na to bym jeszcze zwróciła uwagę. Dla osób, które mają dzieci, to powiedziałabym, że jeśli Twoje dziecko jest mocno aktywne sportowo, to tutaj przynosi Jowisz w bliźniętach zwycięstwo w tej dziedzinie, które ono ćwiczy, trenuje, rozpoznanie, jakieś dobre wiadomości, dobra energia bardzo. Ale również tutaj się pokazuje energia z gatunku Jowisz w bliźniętach przynosi bykowi radość, przynosi bykowi optymizm i jakąś witalność. Okej. Dla osób, które myślały o tym, żeby się przeprowadzić w znaczeniu być może bardziej kupić sobie kawałek ziemi, jakiś dom, zacząć tam, że tak powiem, coś uprawiać, budować dom, to tego rodzaju energie również się nam tutaj pokazują. Takie, że tak powiem, będą zbiegi okoliczności, bądź też po prostu no, nadarzające się okazje, które wykorzystasz, to może w ten sposób, które prowadzą do tego, że stworzysz to, zbudujesz to, na czym Ci zależy, bądź będziesz szczęśliwy, zadowolony w takim znaczeniu, że będziesz tworzył w ogóle, drogi byku, życie, którego pragniesz, którego zawsze pragnąłeś. Piękne energie na stole mam. Życie, którego zawsze pragnąłeś, aż musiałam jeszcze doprecyzować. Dla części z Was drabina, czyli awans, progres, rozwój i to się tutaj pokazało bardzo mocno. Jest karta zwycięstwa, jest karta uznania. Warta jest również uwagi współpraca z młodszymi ludźmi, z ludźmi, którzy są bardziej spontaniczni od Ciebie. Okej, to chciałam powiedzieć, bo oni mogą uruchomić jakieś możliwości albo uruchomić jakąś energię w Twoim życiu, która z kolei Tobie przyniesie sporo dobrego. Dziękuję bardzo, zapraszam bliźnięta, moje drogie bliźnięta. Jowisz w bliźniętach szczególnie będzie sprzyjał Waszemu znakowi. Zobaczmy zatem, co karty wskażą, co dobrego przyniesie Ci Jowisz w bliźniętach, drogi bliźniaku. Rozstrzygnięcia. Prawdę, rozstrzygnięcia na Twoją korzyść być może, jakieś ważne dokumenty, jeśli czekałeś na ważne dokumenty, drogi bliźniaku, to bardzo taką mocną niezależność odnośnie tego, że okej, ileś tam osób może mówić swoje, mieć własne zdanie, ale ja pozwolę sobie mieć własne zdanie na konkretny temat i być konsekwentny, utrzymać je, zachować, prawda? Tego rodzaju energię. Przynosi również zmianę, która... Uwaga, jest ważna o tyle, że nic Ci nie będzie, od razu powiem, tak? Natomiast chodzi o to, że rozkrusza jakiegoś rodzaju układ, rozkrusza jakąś
skamieniałość, coś, co nie było zbyt interesujące, coś, co nie rozwijało. Tu jest zmiana dosyć poważna, która się pokazuje koniec końców jako bardzo dla Ciebie korzystna. To może być nowy związek, nowa praca, nowy projekt dla Ciebie, ale powiedziałabym życiowy. I on się nam pokazał już jesienią jako ważny. Jako ważny, jako taki, do którego zabierasz się do pracy. Chodzi o to, że dla Ciebie to będzie poważna zmiana, że będziesz musiał być może odciąć się od dotychczasowego środowiska, zmienić miejsce pobytu, zmienić miejsce zamieszkania w tym znaczeniu, zmienić miejsce pracy być może to będzie, że tak powiem, nawet praca w innym województwie czy w innym kraju, ale na przykład zdalnie, tak sobie myślę. Ogromna zmiana to jest dla bliźniąt, ogromna zmiana. Przynosi Ci również więcej asertywności i takiej swobodnej, nie mówię, że masz mało asertywności, ale być może czasami odpuszczasz, bo po prostu nie chce Ci się o coś zawalczyć. Szkoda Ci czasu, szkoda Ci nerwów i tak dalej. Natomiast tutaj Jowisz w bliźniętach przynosi Ci sporą pewność siebie. I ta pewność siebie wychodzi absolutnie naturalnie. To po prostu z taką lekkością stawiasz granice i z taką lekkością walczysz o to, co jest ważne dla Ciebie osobiście, dla Twojej rodziny, dla Twojej społeczności lub o jakieś wartości, z którymi się identyfikujesz. I co więcej, to jest również bliźniak bardzo ambicjonalnie podchodzący do życia, walczący o swoje ambicje. Te ambicje absolutnie są możliwe do zrealizowania, więc zwróćcie na to proszę uwagę. I te ambicje zrealizowane pokazują się jako takie, które wzmacniają poziom bezpieczeństwa w życiu, czymkolwiek on dla Ciebie jest. I jeszcze kartę musiałam jedną sobie doprecyzować. Masz powodzenie w różnych sprawach. Więc nawet jeśli dla innych coś będzie się wydawało być nagłe, szybkie, zaskakujące, Ty się absolutnie odnajdziesz w tej sytuacji i wykorzystasz ją na swoją korzyść. I co więcej, nawet Cię to za mocno nie zestresuje, uważam. Dobra, dziękuję bardzo. Słuchajcie, zapraszam moje drogie raki. Moje drogie laki. No nie, moje drogie raki, kochani. Zapraszam, co dobrego przyniesie Wam Jowisz w bliźniętach. Zaczynamy, sprawdzimy, jakie informacje nam pokazują karty. O, zmiana, coś nabierze rozpędu. Twoje życie osobiste, twoje życie romantyczne, twoje projekty, twoje hobby, twoja kariera, po prostu sprawy nabierają rozpędu. Wystarczy pozostać troszkę elastycznym do tego, co jest Ci proponowane i coś ruszy z miejsca. Sytuacja, co do której czujesz, że jakby to powiedzieć, że za długo stało coś w miejscu, albo nie było sprzyjających okoliczności, albo wokół Ciebie pojawiały się tylko sytuacje, które tak naprawdę nie do końca były interesujące. Dlaczego? Bo w żaden sposób Cię nie rozwijały, nie było tam żadnej wartości, żadnej wygranej. Tu jest ta zmiana, tak? Tu jest ta zmiana, od razu powiem. Koło fortuny zaczyna toczyć się w Twoją stronę, być przychylne Tobie, los Ci sprzyja, fortuna sprzyja odważnym, to jeszcze tutaj zwróciłabym na to uwagę, przynosi Ci również miłość lub trzeba będzie podjąć decyzję odnośnie miłości lub wybór życiowy, słuchajcie, po kolei, no, dla części z Was jest tu przyjaźń bądź miłość, to bardziej dla singli i to jest osoba, z którą niewątpliwie bardzo dobrze będziesz się rozumiał, drogi raku, bardzo dobrze będziesz się czuł, drogi raku, i to jest osoba, z którą relacja ma szansę potoczyć się przez długi, długi czas, w sensie, no być może nawet do starości. To jest trochę taka energia z gatunku pies, kot, dom i tak dalej, więc dużo szczęścia dla raka. Ale też wybór drogi życiowej, nowej dla Ciebie, która uważam właśnie, będzie Cię bardziej karmić, będzie bardziej satysfakcjonująca, będzie dla Ciebie większą wygraną i ambicjonalnie będzie Cię spełniać z szerszej perspektywy, jak na to spotkasz. Bardzo dużo, myślę sobie jednak, dużo, bo w Wielkich Arkanach nam się to wszystko pokazuje,
przydatnych, inspirujących, ekscytujących podróży, wyjazdów jednodniowych, kilkudniowych i tak dalej, i tak dalej. Dla raka, który marzył o tym, żeby zacząć budowę domu, kupić sobie działkę, zacząć pracować nad czymś, do czego masz talent lub jest to związane moim zdaniem jednak z jakąś nieruchomością, założyć własną firmę być może specjalizującą się w pośrednictwie, obrocie nieruchomościami i tak dalej. Będą sprzyjające okoliczności i wyczujesz moment, żeby to zrobić. Dla osób, które chciałyby zainwestować w nieruchomości, również pokazuje się tutaj taka informacja, że też wyczujesz to dobry moment. Dla osób, które chciałyby sobie zrobić remont w mieszkaniu, właśnie na działce, no w miejscu dla Ciebie ważnym, prawda? Coś zmienić w miejscu, w którym żyjesz, ok? Tu też pokazuje się taka energia z gatunku, to będzie dobry czas, będą pieniądze, będą sprzyjający ludzie, którzy Ci pomogą to zrobić i po prostu to uczynisz. Dla osób, które chciałyby zmienić pracę lub zastanawiały się nad zmianą pracy, te możliwości same do Ciebie przyjdą. Twoim zadaniem jest po prostu być sobą, jeśli mogę to w ten sposób powiedzieć. I teraz tak, jest również uzdrowienie, detoks, różnego rodzaju, słuchajcie, no diety sokowe. Ja akurat bardzo często stosuję diety sokowe w moim życiu. Soki mi sprzyjają, uwielbiam pić soki i nie mam tutaj na myśli wiecie, tych soków pasteryzowanych. Nie, wyciskarka i jedziemy. No więc jakby tego rodzaju dieta, tak to nazwijmy, raz na jakiś czas odżywianie się w takim znaczeniu, no zwracanie uwagi na produkty, które spożywamy, na odżywianie się ogólnie, pokazuje się dla Ciebie jako bardzo sprzyjające, jako uzdrawiające w jakimś znaczeniu, tak? Może pomaga, wiesz, no zwalczyć zły cholesterol, może pomaga zwalczyć ciśnienie, nie wiem, nie jestem lekarzem, ale tak mi przychodzi do głowy, być może, wiesz, sprawia, że najnormalniej w świecie jakby zrzucasz zbędne kilogramy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, ale ogólnie też poprawia Ci nastrój, więc to, co jesz, poprawia Ci nastrój, tak to określę, ale jest również uzdrowienie, detoks, wyjście z nałogu u Ciebie lub ważnej dla Ciebie osoby. To się pokazało dla raków. Zobaczyłam kartę schwyć coś. No więc, drogi raku, wydaje mi się, że okazje pewnego rodzaju możliwości zostaną Ci zaprezentowane i trzeba będzie koło fortuny wykorzystać okazję, no schwycić tę możliwość, schwycić tę szansę, wykorzystać tę szansę. Dzięki bardzo, słuchajcie, zapraszam moje drogie lwy. Dobrze, moje drogie lwy, czas Jowisza w bliźniętach, jaskielchów sam wypadł, przysięgam, to jest czas bardzo Wam sprzyjający. Zobaczmy zatem, co dobrego przynosi Ci, no bez kitu. No dobrze, as kielichów, as buław. Sprawdźmy zatem, co dobrego przynosi Ci Jowisz w bliźniętach. Słuchaj, as kielichów, as buław, czwórka monet, dziewięć monet. No dobra, po kolei. Słuchaj, drogi lwie, zadowolenie, zobacz, zadowolenie Twoje, zadowolenie z życia, chęć ponownego, że tak powiem, przeżywania życia, uzdrowienie, nazwijmy to, uzdrowienie relacji, no tak, być może z młodszymi członkami Twojej rodziny, uzdrowienie czegoś, co do tej pory było dla Ciebie trudne, być może jest związane z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Niewątpliwie tutaj lew robi to, co sprawia mu frajdę, co go kręci, co go rajcuje, co go napełnia Witalnością i optymizmem. Dla części z Was wygrana w jakichś zawodach, to dla osób, no tutaj te pływaczki trzymają puchar, słuchajcie, więc i to jest bardzo fajne, bo to ewidentnie po pierwsze powoduje, że być może poznajesz tam ludzi podobnie myślących, biorąc udział w jakichś zawodach, co też przynosi Ci jakieś kolejne możliwości do tego, żeby kooperować, tworzyć razem, rozwijać się zawodowo i tak dalej. Natomiast pokazuje się lew szczęśliwy, lew zadowolony, lew po prostu radosny, tu jest wygrana i ta wygrana, ona może nie znaczyć nie wiadomo ile materialnie, ale dla Ciebie emocjonalnie, ambicjonalnie ta wygrana znaczy bardzo dużo, ok? To jest jeszcze taka informacja. Dodatkowo, tak jak powiedziałam we wstępie tego filmu, Jowisz w bliźniętach przynosi nam dawki kreatywności, inspiracji, w ogóle przypływ energii do tego, żeby łapać szansę, żeby nie przechodzić koło nich obojętnie. Proszę bardzo, as buław, ta kobieta to jej tworzy na obrazie, coś rysuje, maluje raczej, prawda, tym pędzlem, więc niewątpliwie inspiracji, pomysłów różnego rodzaju Ci nie zabraknie, tak jak Tobie nie zabraknie. Tak jak patrzę teraz na te karty, to myślę sobie dla lwa, moje drogie lwy,
to jest taki czas, gdzie życie zaczyna być dla Ciebie trochę jak czyste płótno. I to od Ciebie zależy tylko i wyłącznie, jak zechcesz to płótno zapełnić, ok? A pomysłów i ludzi sprzyjających, dobrych, mądrych ludzi wokół Ciebie oraz zasobów nie będzie Ci brakować. Dodatkowo lwu... Jowisz w bliźniętach przynosi uzdrowienie. I teraz to uzdrowienie można, że tak powiem, na wielu płaszczyznach i na wielu polach omówić, prawda? Wy sobie proszę ustosunkujcie się do tego, co powiedziałam, tak jak czujecie we własnym życiu. Ale przynosi Ci spokój. Przynosi Ci również miejsce, miejsce to jest miejsce, które być może później z czasem będziesz rozwijał, na przykład gdzieś miejsce poza miastem, miejsce w innej części kraju, miejsce w Twoim domu. To miejsce jest Twoim azylem. To miejsce jest azylem, do którego spadasz, że tak powiem, w tym znaczeniu uciekasz na przykład na weekendy, na odpocząć po pracy, ok? Takie miejsce Ci przynosi uzdrowienie, spokój, miejsce. Powiem, bo jeśli są osoby, które lubią takie przygody, to tu jest ewidentnie jakiś survival, no, o Jezu, survival, tak, albo jakaś podróż, która może wydawać się być na początku, wiesz, z założenia, jak sobie czytasz plan tej wycieczki, czy coś takiego, lub ktoś Ci proponuje, jakiś konkretny plan przedstawia, to może Ci się wydawać być nazbyt survivalowe, nazbyt ekstremalne, natomiast wydaje mi się, że i tak się na to skusisz. I to jest bardzo fajne. To pokazuje się jako sytuacja, w której zmagasz się, tak, ze swoim własnym cieniem, ze swoją własną słabością i pokonujesz to. Pokonujesz to. Tak jakby taki wyjazd, który powoduje, że bardzo wychodzisz poza strefę własnego komfortu, bardzo, sprzyja Tobie o tyle, że jesteś po tym przeżyciu bardzo spokojny. Tak jakby niewiele spraw miałoby Cię już wytrącić z równowagi. Przynosi Ci również pieniądze, to chciałam powiedzieć, albo przynajmniej wzrost niezależności finansowej. Jeśli lew chce być singlem, jeśli jest lew, który chce być singlem, to tutaj również jest taka energia na stole. Co więcej, albo jeśli, wiesz, jesteś po rozstaniu i do tej pory zmagałeś się, drogi lwie, z tymi wszystkimi emocjami, które rozstaniu towarzyszą, to Jowisz w bliźniętach przynosi Ci masę dobrej energii. I w końcu poczujesz, jak to cudownie jest być singlem, żyjąc pełną piersią, budując zdrowe, fajne relacje z mężczyznami czy tam z kobietami. Będziesz wychodził na randki, będziesz się chciał umawiać na randki z właściwymi ludźmi. Okej? Takie energie dla lwa. Czy nie cudownie? Słuchajcie, pokazała się jeszcze karta jaskółki, która mówi o tym, że trzeba być zdecydowanym, jeśli chodzi o podróż. Ta podróż, jakakolwiek to będzie podróż, służbowa, osobista, chociaż mi tu się raczej pokazał jakiś survival, serio. No, warto się na nią zdecydować. Ona w jakimś znaczeniu odmieni Twoje życie. Dobrze, zaczynamy teraz, słuchajcie, moje drogie panny, bardzo proszę, zobaczmy, co dobrego przyniesie Ci Jowisz w bliźniętach. Co dobrego przyniesie Ci Jowisz w bliźniętach. Ten as monet często nam się tutaj pokazuje. No dobra, jakby nowe prace, nowe projekty, nowe możliwości, szanse na tworzenie, budowanie, rozwijanie. Tu jest, słuchajcie, no milion rzeczy to może być, tak? As monet, ta kobieta tutaj coś tworzy, buduje. No nazwijmy rzeczy po imieniu w tych rękawicach, to jest kobieta. Raczej kobieta. Ona tu buduje. Więc to może być budowa domu, remont, to może być zakup działki, zakup jakiejś nieruchomości. Masz środki na to, tak to określę. Masz środki, żeby zrobić ten remont. Masz środki, żeby zakupić tę nieruchomość i później ją wyremontować na przykład, żeby zrobić sobie remont w domu, w mieszkaniu. Jest na to szansa, ale sporo będziesz musiała zrobić własnymi rękami. To chciałam powiedzieć. Przynosi Ci miłość bądź przyjaźń lub miłość i przyjaźń przy okazji nowego projektu, nowej pracy bądź współpracy. To Ci przynosi. Przynosi Ci spokój. Przynosi Ci spokój, rozstrzygnięcie, powiedziałabym, takie nazwijmy to,
Nie czuję, żeby to było rozstrzygnięcie na jakąś korzyść, czyjąś konkretną. Nie. Zastopowanie czegoś, wisielec, tak? Zastopowanie czegoś, co przynosi spokój. Zastopowanie czegoś, co przynosi spokój. Tak? Raz zastopowanie czegoś i to przynosi spokój. To Ci pokazuje u karty, ale dodatkowo jeszcze pokazuje się energia, słuchaj, droga panno, że jakby... z jakiegoś powodu ty jesteś spokojna o siebie, o to, co się dzieje, masz duży spokój w sobie w ogóle i może tym spokojem karmisz innych, bo wokół ciebie jakieś zmartwienia, ale ty się tym nie martwisz, wiesz, że będzie dobrze, no taka trochę energia, słuchajcie, i przynosi ci królową kielichów. To dla osób, które pracują, pomagając innym ludziom na różnym, że tak powiem, w różnym obszarze, to tutaj w tym zakresie pokazuje się dużo dobrego. Jako wzrost świadomości własnej co do tego, co robimy, ale przynosi Ci również jakąś przyjaciółkę bądź przyjaciela, być może czworonożnego, przynosi Ci empatię, jeśli to, albo, no czy właśnie empatię to w sobie nosimy, to raczej nie empatię, tylko raczej powiedziałabym, że pewnego, tak to czuję trochę, że większą skłonność do dzielenia się swoimi przemyśleniami, które podłoże mają w uczuciach z innymi. Jakąś taką powiedziałabym taką energię. Ta królowa kielichów, no to panom może przynieść miłość, bardzo fajną kobietę, delikatną, empatyczną, pełną zrozumienia. Przynosi pani również większy szacunek, jeszcze większy szacunek do swoich własnych odczuć i uczuć. Bardzo dobrze pokazują się spotkania w gronie przyjaciół i w ogóle dobrzy znajomi. Ta królowa kielichów może być twoją przyjaciółką, przyjacielem, ogólnie dobrzy znajomi się pokazują, życzliwi, dobrzy ludzie, mądrzy w Twoim otoczeniu się pokazują przy okazji nowego projektu, nowej pracy, nowej możliwości lub dla singli nowa znajomość, moje drogie panny, która przynosi, widzisz, nowy romans, nowa znajomość, tutaj jest, bardzo proszę, która przynosi Ci spokój, wiesz, że to jest właściwa osoba, wiesz, że przy niej możesz się czuć bezpieczny, bezpieczna i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, słuchajcie, zapraszam teraz wagi. Moje drogie wagi, wspomnę jedynie, że dla Was Jowisz w bliźniętach, tranzyt Jowisza, że tak powiem, i pobyt później w znaku bliźniąt to jest wydarzenie, które jakby przyniesie Ci wiele dobrego, droga wago, więc bardzo proszę, zobaczmy co. Trzy kielichy, okej, radość, zadowolenie, fajnych ludzi, uśmiechniętych, z którymi miło się spędza czas. Miłe różnego rodzaju okoliczności warte świętowania, celebracji, bo to też jest karta celebracji. Wrzucamy trochę na luz, fajną rodzinę, nowi członkowie rodziny, tu szczególnie mówię do wagi, która ma rodzinę, tak? Ewidentnie, ten człowiek trzyma w dłoniach kubek z napisem kocham tatę, tym samym więc, obok niego dzieci, obok niego zwierzęta, więc jeśli były jakieś turbulencje, jakieś zakręty w Twoim życiu osobistym, małżeńskim, partnerskim, stałym, to mam na myśli koniec tego. Dodatkowo pokazujesz się jako osoba bardzo silna, w takim znaczeniu doświadczona emocjonalnie, głęboko, mająca wiele własnych przeżyć, na tyle, że jesteś jak światełko w tunelu dla innych, dla swoich najbliższych, może współpracowników, ale raczej stawiałabym na rodzinę. Dla części z Was, słuchajcie, nowy członek rodziny czteronożny, ale to będzie ten członek rodziny, który dodatkowo uszczęśliwi nie tylko Was, ale również Wasze dzieci. Okej, może przyniesie Ci nowe auto, nowy samochód, nowy jakiś środek lokomocji i to będzie takie auto z gatunku wow, wow, fajne, wow. Dla części z Was przynosi jakiś pomysł związany z samochodami w ogóle lub no, z odpicowaniem jakiegoś, jakiejś bryki. Coś z odpicowaniem.
To może być Twoja pasja, hobby, to może być zupełnie niezwiązane z Twoim życiem zawodowym. Coś, co będziesz robił w wolnych chwilach w weekendy. No, nie mówię, żeby to od razu było pimp my ride, tak? Ale coś z odpicowaniem jakichś środków transportu, słuchajcie. Spokój w pracy. W takim znaczeniu spokój w pracy też, że wszystko się dzieje jakby w taki sposób poukładany bardzo, tak? Poukładana. Ty czujesz, że masz, że tak powiem, kontrolę nad tym, co się dzieje. Dlaczego mówię kontrolę nad tym, co się dzieje? Bo dopieszczasz szczegóły, ok? Dobra. Przynosi Ci również możliwość tworzenia, budowania, rozwijania, stworzenia życia, którego pragniesz, które pragniesz mieć w ogóle, tak? Którym pragniesz żyć. To może być związane z jakimiś pracami ziemnymi. I teraz ja już, wiecie, jakby nie będę wchodzić w szczegóły. Możesz zechcieć, kurczę, wiesz, zacząć kopać fundamenty pod dom swoich marzeń na przykład, prawda? Albo robić cokolwiek innego, co jest dopiero na samym początku tworzenia, ale właśnie gdy przyjdzie do Twojego znaku, tak jak i do wszystkich innych, Jowisz w bliźniętach, to wyczujesz, że to jest ten moment, żeby się tym zająć. Może zacząć się od rozmowy, ustalenia planu działania. Natomiast to chodzi o ewidentnie o sytuację w Twoim życiu, gdzie będziesz czuł, że tworzysz życie swoich marzeń, że jakieś opóźnienia, jakieś trudności są już za sobą. Są też, być może nauka tu jest ważna, więc uwaga dla, w tym znaczeniu mówię uwaga, dla wagi, która planuje podjąć naukę, planuje podjąć studia we wrześniu, nie, no tak, no dobra, bo w październiku zaczynamy, prawda? To tylko zwrócę uwagę na to, żebyś brał pod uwagę, że tu te studia mogą wymagać od Ciebie poświęcenia tematowi więcej czasu niż zakładałeś. To może powodować jakieś opóźnienie, ok, albo one mogą być trudniejsze z jakiegoś powodu niż zakładałeś, więc trzeba się temu przyjrzeć, ale to się pokazuje bardzo dobrze, mimo wszystko manifestuj to, dlatego że z jakiegoś powodu będziesz mógł dalej tę wiedzę, którą posiądziesz, wykorzystać później w swoim życiu realnym, ok? Czyli zmonetyzować. Dobra, dzięki bardzo. Super czytanie dla wagi. Zapraszam Skorpiona. Moje drogie Skorpiony, teraz informacja dla Was. Co dobrego przyniesie Ci Jowisz w bliźniętach. Zaczynamy. Ok. Jest sytuacja, drogi Skorpionie, na którą patrzysz jako na porażkę swoją, jako trudną, niespełniającą, niezadowalającą, raniącą. Było lub jest, trudno mi powiedzieć, czy jeszcze, raczej jeszcze żyjesz tą sytuacją, ona Cię zraniła. Natomiast Jowisz w bliźniętach przynosi Ci zupełnie inne spojrzenie na sprawy. Zobaczysz, że w tym rozczarowaniu, w tym trudzie, który przeżyłeś, w tych trudnych myślach, z którymi musiałeś się uporać, jest duża wartość. No, czwórka była później. Tak jest. Jest duża wartość. Czyli Skorpionowi przynosi zmianę spojrzenia Jowisz w bliźniętach. Z czegoś, co do tej pory, być może cały czas, chociaż sprawa się wydarzyła 100 lat temu, uznawałeś coś za trud, za porażkę, za smutne, za rozczarowanie, za zranienie. Zobaczysz teraz zupełnie te sprawy z innej perspektywy, bądź wykorzystasz dosłownie tę wiedzę, to doświadczenie, tworząc na tym jakąś wartość. Ok, dalej idziemy. Fajne zabawy, imprezy, wesela, śluby, chrzciny, powód do celebracji, do oblewania dla części z Was, no na przykład sformalizowanie swojego związku lub pójście dalej, jeśli chodzi o zaciąganie wzajemnych zobowiązań względem siebie w małżeństwie, znaczy no idziemy do małżeństwa, to mam na myśli. Dobre wiadomości, jeśli chodzi o dom, o mieszkanie, rodzina wokół Ciebie, ludzie wokół Ciebie, powód do radości. Słońce, no co mam Ci powiedzieć, drogi Skorpionie? Mówię Ci, że tu jest jakby zupełne odżycie. Skorpion odżywa. Jeśli Skorpion teraz czuje się tak, mniej więcej. O, ja sam z kotem, ja sama z kotem, kobiety mnie zawiodły, mężczyźni mnie zawiedli, nie ma miłości dla mnie. Rusz tyłeczek. Bo Jowisz w bliźniętach będzie nas do tego nakłaniał, będą przychodzić do nas różne propozycje, więc pomimo różnego rodzaju, mówię tu bardziej do singli lub do osób po ciężkich rozstaniach, pomimo tego, że z jakiegoś powodu przestajesz wierzyć w miłość,
Pomimo tego, że tracisz wiarę w miłość, straciłeś wiarę być może w romans, bądź straciłeś wiarę w relacje z kimś dla ciebie ważnym, bo wcześniej wam się nie udało. Wiesz, że kogoś zraniłeś lub ktoś ciebie zranił, więc jeśli ktoś ciebie zranił, odpuszczasz, przestajesz, to już po prostu zmieniasz perspektywę. Jeśli ty zraniłeś osobę, na której ci zależy, tutaj przychodzi moim zdaniem możliwość zmiany tej sytuacji. Zmiany na lepsze. Ale to jest bardzo specyficzny przekaz, bo tu jest związek, który się nie udał. Wiesz, że zrozumiałeś po czasie, że miałeś do czynienia z osobą bardzo delikatną, bardzo kreatywną, teoretycznie zasługującą na coś najlepszego. Zraniłeś tą osobę z jakiegoś powodu. Tu jest szansa na to, żeby z powrotem to odtworzyć, jeśli tego chcesz. Coś takiego was do siebie przyciągnie. To jest trochę taka energia, nawet powiedziałabym, bliźniaczego płomienia dla Skorpiona. Że musieliście jakieś lekcje pobrać, nauczyć się czegoś o sobie, o swojej miłości do siebie nawzajem, ale wysyłaj tej osobie miłość i ona tobie, niech, mam nadzieję, też wysyła miłość, bo tu jest zjednoczenie ponowne. Ponowne zjednoczenie. Mimo tego, że może się nie widzicie, nie słyszycie, to nadal o sobie myślicie, ok? Więc proszę, zwróćcie na to uwagę. To było bardzo specyficzne. Natomiast ogólnie pokazują się, dużo radości się pokazuje. Zobacz, ty sam przychodzisz, transformacja, to jest motylek. Widzisz? Jakby rozkwitasz. Ten Jowisz w bliźniętach przynosi ci zupełnie inne spojrzenie na sprawy, jaśniejsze spojrzenie na sprawy. Dla osób, które chcą wyjść za mąż bądź się ożenić, no, lub wejść w stały związek, no tu mamy cały komplet. Jest i on, i jest ona, są ci mniejsi, są zwierzaki, jesteś szczęśliwy, drogi Skorpionie. I w ogóle pokazuje się Skorpion, który cieszy się swoim życiem. Po prostu jest szczęśliwy w życiu, niezależnie co robi. Czy kurczę, pieczesz ciasta, smażysz dżemy, czy uprawiasz seks z tym gościem, swoim stałym partnerem, jak się domyślam. Po prostu twoje życie cię kręci. Czujesz, że ono jest twoje. Tego wam życzę. Piękne czytanie. Dobra, dziękuję bardzo. Zapraszam, moje drogie strzelce. Co dobrego przyniesie ci Jowisz w bliźniętach, mój drogi strzelcu. Zmianę, ale taką zmianę, która może wyrwać cię z miejsca, w którym jesteś. Zobacz, kartę koła fortuny, karta świat, dwa miecze i dwa kielichy. Okej, dobra, po kolei. Dla strzelca jest zmiana, na którą czekałeś być może, bo tu jest zmiana na lepsze. Idę z prądem życia. Życie mnie prowadzi, jest fajnie. To jest mniej więcej taka energia. Mam nadziei dużo i optymizmu odnośnie przyszłości, tak? Prowadzi mnie tęcza, czyli wysokie wibracje, czyli optymizm, czyli jakaś witalność. Wykorzystuję nadarzające się okazje, okej? Są wokół mnie ludzie, którzy są fajni, którzy mnie lubią, ja ich lubię. To jest też, powiedziałabym, taka energia zmiany, która w pracy się pokazuje fajnie. Fajna współpraca z ludźmi. Użyteczne kontakty, które masz zawodowe, wypracowane, pokazują się dla ciebie jako interesujące, dlatego że w tym znaczeniu, że wzmagają twoją atrakcyjność, wzrasta twoja atrakcyjność, bądź po prostu jesteś w stanie więcej spraw załatwić. Świat, tak? Dzięki jakimś kontaktom zawodowym. Networking się pokazuje jako istotny. Ale uważam również łut szczęścia, bądź szczęśliwy los, który przynosi ci spełnienie, zakończenie. Natomiast spójrz uważnie, tu również są kobiety. Te kobiety siedzą po prostu, robią coś tam sobie, a w międzyczasie po prostu spędzają ze sobą czas. Każda z nich jest inna. Są różnej narodowości być może, w ogóle są różne, jeśli chodzi o personality. Natomiast mam na myśli fakt, że mimo wszystko znalazły wspólny mianownik, siedzą sobie i słuchają. To jest jeszcze odrzucenie jakiejś propozycji, której nie chcesz. Chcesz po prostu, bo wiesz, że dla ciebie to nie jest użyteczne, że nic ci to w życiu nie da, wręcz może ci, powiedziałabym, wprowadzić za dużo chaosu. No więc to dla strzelca jeszcze taka informacja, że wyjdzie ci to na dobre. No i jest miłość, przyjaźń. Miłość, przyjaźń. No tak. Dla strzelca, który szuka miłości, no, szuka jak szuka, no po prostu. Wydaje mi się, że możesz się zakochać, drogi strzelcu. Jak byłeś taki trochę obieży światem, to tu, to tam. Mówię raczej do singla mężczyzny. Taki obieży świat, to tu, to tam. Tu przygoda, tam przygoda. Tak?
No to chyba, że tak powiem, znajdzie się ktoś, kto wzbudzi w tobie ogrom uczuć i będziesz wiedział, że to jest ta osoba właśnie. Ona będzie miała również bardzo proaktywne nastawienie do życia, będzie ciekawa świata, okej. I jeszcze pokazuje się taka sytuacja u strzelca, że ktoś ci czegoś odmawia, a ty tej odmowy nie przyjmujesz i próbujesz jeszcze raz i idzie. Okej, sytuacja w sensie się rozwija, widzisz? Mówiłam, lecisz po tęczy. I masz kartę nadziei i szczęścia. Pięknie. I niech tak stanie, i niech tak zostanie, słuchajcie, i niech tak się dzieje. I dziękuję bardzo. I zapraszam teraz koziorożca. Moje drogie koziorożce. Zobaczmy, moje drogie koziorożce, co dobrego przyniesie Wam Jowisz w bliźniętach. Okej, po kolei. Rycerz kielichów. Rycerz monet. Ciekawe bardzo macie karty. Kartę mistrzostwa przynosi, ale to jest mistrzostwo wypracowane przez ciebie. To nie jest, wiesz, to jest twoja ciężka praca, którą włożysz w jakąś konkretną sytuację. Generalnie to, co włożysz w jakąś sytuację, to później wyjmiesz. To jest mniej więcej taka informacja, tak? To, co zainwestujesz z siebie, taki później będzie rezultat. A miej świadomość, że pokazujesz się w energii kogoś, kto może wszystko albo może bardzo dużo. Może, że tak powiem, rozstrzygnąć wiele spraw, tak? Dobra, zaczynamy od początku. Rycerz kielichów dla singli, to bym powiedziała, no tak, dla singli. Randki, randeczki, randunie, dużo ludzi. Jedna z tych osób cię mocno zainteresuje. Dlaczego? Dlatego, że ona ma jakieś wyjątkowe hobby albo będzie bardzo podziwiała twoje hobby lub to, czym się zajmujesz w życiu. I to jest ta właściwa. I to było dla singli bardziej, tak? Że tutaj po prostu nie możecie się przestać na siebie, że tak powiem, nie możecie przestać być koło siebie razem, patrzeć się na siebie, rozmawiać ze sobą, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. To jest ta jedna osoba właśnie, gdzie połączy was trochę jakieś wspólne zainteresowanie, ok? Dodatkowo pokazuje się koziorożec, który faktycznie doszlifowuje. I teraz tak, możesz doszlifowywać swój warsztat, swoje umiejętności. No, kursy, szkolenia, to wszystko jest ważne, albo nad czymś innym pracujesz. I tutaj ważna jest jakość, na ty jesteś tego świadomy, że nie ma pośpiechu, że lepiej jest zrobić wszystko tak po kolei, dosłownie, krok po kroku, ale to przynosi lepszy rezultat. Pokazuje się nowy samochód być może lub inny środek lokomocji, transportu u koziorożca i to jest taki, powiedziałabym, efekt wow, ma coś wyjątkowego w sobie ten przedmiot, to jest, chciałam powiedzieć, no, albo to jest jakaś wyjątkowa wersja, albo w ogóle to jest wyjątkowe auto, takie nieszablonowe, niestandardowe, bardzo fajnie to się pokazało. Pokazujesz się również jako ktoś, kto z dużą determinacją, ale również z zadowoleniem realizuje coś, uczysz się czegoś, tak? Realizujesz jakąś swoją pasję. I słuchaj, to Cię rozwija bardzo. Tam możesz poznać wielu fajnych ludzi, to chciałam powiedzieć. Więc jeśli jest koziorożec, który chciał się nauczyć czegoś po prostu, ale to raczej jest pasja, to nie kojarzę tego z pracą, szczerze mówiąc. No ja nie kojarzę to, a jak Wy to odbierzecie, to już jest Wasza, że tak powiem, Wasza rzecz. Warto się w końcu zapisać na ten kurs i tak dalej. Dodatkowo pokazuje się koziorożec, który zdaje sobie sprawę, że może stworzyć, zmienić, wybudować swoje życie, swoją rzeczywistość dla siebie i dla najbliższych również, taką, jaką pragnie, taką, jakiej pragnie. Słuchajcie, to, co jest ważne, macie dwie karty i obu, to jest moja talia i na obu tych kartach mamy pszczoły. Pszczoły, zwierzęta, owady. No, ale jednak, dobra, stadne. Więc ważni są dla ciebie ludzie, których dobrze znasz, dobrze znajomi, spotkania w gronie przyjaciół i ogólnie też jakby... że nie jesteś w tym wszystkim sam, co tu się dzieje, że współdziałasz z innymi. Twoje współdziałanie, zgranie z innymi przynosi Ci tutaj jakby tą możliwość zamanifestowania tego, co jest dla Ciebie ważne. Będzie też spotkanie, drogi koziorożcu, w Twoim życiu i to będzie bardzo ważne spotkanie.
ponieważ po tym spotkaniu dostaniesz jakąś możliwość, uruchomi się dla Ciebie jakiś potencjał, otworzą się przed Tobą jakieś drzwi i to będzie nowa droga. Dzięki! Zapraszam teraz, moje drogie wodniki, moje drogie wodniki. Zobaczmy, co dobrego niesie Ci Jowisz w bliźniętach. Moje drogie wodniki, ostatnie czytania dla Was są bardzo dobre, więc ja mam nadzieję, że tutaj również komuś przynosi pannę. Ale nie wszystkim. Dobra, zobaczmy. Okej. No, drogie moje wodniki, przynosi Ci jakąś mądrość ogromną, to po pierwsze. Trochę trzeba tę księgę też otworzyć, tak myślę, żeby coś zgłębić. Mówiąc coś, mam na myśli wiedzę, informacje jakieś. Natomiast uważam, że przynosi Ci... wiedzę, albo zgłębisz wiedzę, dobierzesz się do jakichś informacji, zapoznasz się z jakimiś informacjami, wiadomościami i dla Ciebie to będzie bardzo odkrywcze. W tym znaczeniu, że to będzie wymagało koncentracji na tym i takiego trochę, powiedziałabym, zdystansowania się od całej reszty, od hałasu świata, ale później jak już zgłębisz tą wiedzę, to jest tutaj poziom niemalże mistrzowski. Pokazuje się już również wodnik, który specjalizuje się w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie. I to jest Twoją ewidentnie mocną stroną. To jakby ta wiedza, ta wąska dziedzina, to co zgłębiasz, to nie jest łatwe, to wymaga czasu, ale tutaj być może trzeba podjąć jakieś otwarta księga, przyszłe sukcesy, ale również trzeba zabezpieczyć różnego rodzaju prawa, tak mi przychodzi do głowy, prawa autorskie. Jeśli jest wodnik kreatywny, który tworzy, jest tu pomysł bardzo wyjątkowy, nosisz go w sobie, zgłębiasz ten pomysł, chcesz realizować, rozwijać. Ważna jest oprawa, otoczka, która zadba o Twoje interesy. To chciałam powiedzieć i to Ci przynosi nów w bliźniętach, nie nów w bliźniętach, Boże, tylko Jowisz w bliźniętach. Dodatkowo pokazuje się wodnik, który rozwija się muzycznie. Ten rozwój muzyczny jest związany z nauką gry, być może na jakimś nowym instrumencie. Dodatkowo pokazuje się wodnik, który bierze udział w różnego rodzaju konkursach muzycznych, filmowych, nie wiem, jakichkolwiek, związanych z tworzeniem, z kreacją. Dobry moment na to będą Ci, że tak powiem, planeta będzie Ci sprzyjać. Wyjdź z szeregu, tak? To jest mniej więcej taka informacja. Pokaż się, okej? Dodatkowo przynosi Ci przyjaciół, rodzinę, pieniądze. Bardzo fajnie spełnione święta najbliższego Bożego Narodzenia, mam nadzieję. Akurat tak mi się to skojarzyło, jak widzę tą ilustrację, po prostu. To są wszyscy, których najbardziej kochasz i którzy są Ci potrzebni w życiu i nawzajem, okej? Przynosi Ci również, i teraz tak, ten as monet, to już on im bardzo często się pokazał nam dzisiaj, as monet, karta magika, czyli ewidentnie nowe możliwości przed wieloma znakami. As monet to jest bardzo żyzna okazja do tego, żeby coś przebudować, zmienić, zbudować, wyremontować. To Ci przynosi jakby... no właśnie, Jowisz w bliźniętach. To chciałam powiedzieć. To może być nowy dom, to może być dla Ciebie jakieś miejsce, które zechcesz sobie tworzyć i budować zupełnie gdzieś indziej. Co więcej, tworzenie tego, robienie tego sprawi Ci tutaj sporo radości. Będziesz chciał wielu rzeczy dopilnować bądź po prostu nawet zrobić własnymi rękami. Dobra, dziękuję bardzo. I co? I kto? I rybki. Moje drogie rybki. Rybuchy, rybuleńki. Teraz Wy. Zobaczmy, co dobrego przynosi Wam Jowisz w bliźniętach. Co dobrego przynosi rybom Jowisz w bliźniętach? Prace dla osób bezrobotnych. Ale to jest praca z gatunku niemalże praca marzeń lub projekt marzeń. Że wiesz, że jak zrealizujesz ten projekt, droga rybo, tę współpracę, tę kooperację, to on Cię wyniesie wyżej. Tak, że będziesz, nabierzesz nowego doświadczenia, sporo się nauczysz przy okazji tej sytuacji i to wyniesie Cię wyżej. Tu jest też ryba, która pokazuje się bardzo fajnych współpracowników, bardzo fajnego współpracownika, ok? Bardzo fajny zespół ludzi, z którymi pracujesz. Może awans,
Dziesiątka kielichów. Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dzieci, psy, szczęśliwe miejsce do życia. To ci przynosi. Szczęśliwi ludzie w ogóle ogólnie w życiu, ale też ludzie podobnie myślący wokół ciebie. Tak? Być może w pracy lub przy okazji właśnie jakiegoś projektu. Fajne grono znajomych, jakichś wielbicieli, tak czuję jeszcze. Przynosi ci spokój w jakiejś sytuacji, pokój bądź zatrzymanie jest jakiejś sytuacji, karta wisielca, które przynosi spokój, tak? Gołąbek biały. Tutaj też bardzo ciekawe, bo jeśli jest ryba, która myślała o rozwodzie lub twój partner myślał o rozwodzie i rozstanie, to moim zdaniem tutaj pokazuje się bardzo silnie energia, która mówi, że zdecydujecie się zawalczyć o siebie, o rodzinę, o to małżeństwo, o ten związek raz jeszcze. Zawalczyć o to, popracować, tak? To mniej więcej taka informacja. Natomiast przynosi ci również to bardzo ciekawe, bo ty jesteś zatrzymana i patrzysz ze spokojem na otoczenie, jesteś pewna swego być może, albo po prostu sytuacja, która dotyczy otoczenia, ciebie nie dotyczy. Jest tu spokój ogromny w tobie i spokój koło ciebie, w takim znaczeniu wokół twojej aury, już tak to określę. Ale no, nie wszyscy tak reagują. Też uważam, że jeśli jest ryba, która ma wokół siebie takie środowisko, które wcześniej być może na ciebie jakoś tam wpływało, to jest ktoś, kto się złości, ktoś, kto się martwi, tak? Ktoś, kto się boi, jakieś tam takie historie, to ty zachowujesz, że tak powiem, taki dystans odnośnie tych osób w tej konkretnej sytuacji, żeby znaleźć takie pokojowe rozwiązanie, które, powiedziałabym, będzie win-win, ok? Będzie satysfakcjonujące, troszkę taka energia jeszcze. No i przynosi ci gwiazdę, może wodnika, natomiast niewątpliwie ukojenie, pójście krok wyżej, to dla ryby, która rzeczywiście, to zaczynasz jakiś projekt, to jest ważny projekt, może zawodowy, tak o tym teraz myślę ja, warto przez to przejść, słuchaj, warto się w to zaangażować, bo w tym, co robisz, będziesz level up, tak? Będziesz zupełnie w innym miejscu. Poza tym pokazujesz się jako osoba, co do której ludzie pokładają ogromną nadzieję lub działasz tak balsamicznie na swoje najbliższe otoczenie, uspokajająco, balsamicznie i tak dalej, więc to się tutaj pokazuje. Dobra, jeszcze kartę Wam wyjmę, słuchajcie. Naprawę czegoś, uzdrowienie, tak jak powiedziałam, jeśli była ryba, która chciała się rozejść, kategorycznie odejść, to na przykład, no, Jowisz w bliźniętach pomoże Wam bardzo skutecznie tę relację po prostu rozwijać, w tym znaczeniu naprawić, tak? Tak, przychodzi oferta, możliwość, która ma ze sobą jakiś potencjał i przynosi zmianę na lepsze tobie. Ważne jest twoje skoncentrowanie. Być może to skoncentrowanie się pokazało tutaj, że jakby, wiesz, no jakby różnie ludzie odbierają pewne rzeczy. Coś ich przytłoczyło, za dużo informacji i tak dalej, a ty jesteś skoncentrowana, nie? Więc jakby na to bym zwróciła uwagę. I szczęście. To się Wam pokazało. Dziękuję bardzo. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.